ktoś tu się dobrze bawił i postanowił zostawić po sobie niechlubną pamiątkę. Butelki, papiery i innej maści śmieci. Taki widok na brzegu Jeziora Złotnickiego nie zachęca do wypoczynku. Nie bądź obojętny na takie widoki. Stowarzyszenie Awantura z Gryfowa Śląskiego proponuje wspólną, szczytną akcję. Stowarzyszenie Awantura w najbliższą sobotę 29 kwietnia organizuje kolejną już akcję sprzątania brzegów Jeziora Złotnickiego. Chcemy się tam wybrać w gronie własnym, w gronie wolontariuszy z Gryfowa i po prostu posprzątać, bo nie ukrywam, że jest duży problem z tym miejscem. To jezioro jest zbiornikiem retencyjnym, tam się zbierają odpady, woda się obniża, podnosi i to wszystko zostaje na brzegach. I w zasadzie co roku jest ten sam problem. Ciężkie jest to z tego tytułu, że po prostu zarządza zbiornikiem gmina Gryfów, gmina Olszyna, gmina Leśna i chyba nie do końca się między sobą dogadują w kwestii posprzątania i po prostu rok rocznie my tam idziemy, sprzątamy, a rok rocznie jest co sprzątać niestety. Do sprzątania brzegu jeziora wraz ze Stowarzyszeniem Awantura zaprasza tym razem Super Mario. W tym roku stwierdziłem, że przygotuję też taką dość nietypową akcję promocyjną. Nie wiem, czy to się przełoży na większą ilość wolontariuszy, natomiast stworzyłem film, w którym Super Mario walczy z zaśmiecającym jezioro Donkey Kongiem z gier Nintendo. Serdecznie zapraszam 29 kwietnia na Gryfowski Rynek. Spotykamy się o godzinie 10. Czekamy akademicki kwadrans, 15 minut i ruszamy nad brzegi jeziora. Moi drodzy, sam nie dam rady. Potrzebuję waszej pomocy.